Przekonałeś mnie, Bąkol, do tego. No, musimy się szkolić. Musimy się szkolić tu. Kup. Kupuję. Zapłać. Oczekiwanie na autoryzację. Nie kupuj na ksa, Boże. Przecież ja kupię i to, ludzie. Ale on kupi wszystkie przygody. Ja kupię wszystkie przygody, ja już ludzie, jestem profesjonalnym graczem, chcę być. To sobie kupi wszystkie przygody, a wy pewnie nie macie tych przygód, więc on wie, są dobrze wie o tym, że wyjdą formaty, ale powiedzcie wyjdą mi, formaty i będzie format. Z tego, no. Że wyjdzie, ale co z tego, że wyjdzie format, jak będzie można używać tych kart i będzie można grać normalnie sobie w rybie tymi kartami. A jak wyjdą, to potem co? Będziecie narzekać. Ty, bo nie wiem, czy kupiłem, czy nie. Coś kliknąłem. A, dobra, jest. No. No i dobra, mam. Mam, wracam. Przygoda. Uuu, świeci się. Ale fajnie. Dobra, Naxxramas normalny, wybierz. Ty, ja pamiętam, tam się z jakimś pająkiem walczyło. Jest i klucz. O, on coś otwiera. Rewir zarazy. No i co? Jakiś ziomeczek się pojawił tu. Gdy wypuszczę Nicza, nie będzie niczego. Niczego nie będzie. Za każdym razem, gdy zginie wrogi stronnik, przyzwij szkielet. Uuu, on Nicza. Ale ja muszę swoimi taliami grać? To ciężko, bo mam tylko jednego druida. No, no. A możemy zrobić tak, żebyśmy poskładali jakiegoś tam innego jeszcze czarnoksiężnika, bo ja nie mogę robić ja tych na Golda. Ale ja już nie zrobimy, tylko ty byś musiał przejść to. Wiesz co, bo w tej przygodzie są czasem tak, generalnie da się przejść przygodę na jednej talii, natomiast niektórzy bossowie są tak skonstruowani, że trzeba coś zmienić, że trzeba na przykład dać talię samych stronników bardzo tanich, albo... Zresztą to zobaczysz po rozgrywce. Bo ja nie będę siedział teraz na HPWN-ie, ani też ciężko mi przypomnieć sobie, jaki boss na jakiej talii. Muszę chronić. Nie no, wiesz, ale żebym miał do wyboru coś. Bo tak to mam małe możliwości, nie? A tak to mam jakieś czarodzieja albo co. O, nie no, na normalu jest spoko, na heroiku byś nie dał w ogóle szans na jednej talii, to nie ma opcji, nie. Nie ma szyszka. Mówisz? No, heroik jest cięższy, bo bohaterowie mają więcej życia i mają mocniejsze te moce specjalne. On ma takie czary. Dobra. Przyszedłem po zwłoki. Przyszedłem po zwłoki. No fajnie. Oczuj gniew natury. Powiem ci, że ta talia już mi jest trochę znana, wiesz? Już wiem, jakie mam karty w niej. Pasywna moc. Za każdym razem, gdy zginie wrogi stronnik, przyzwij szkielet. Aha, wrogi, dobra. Muszę chronić ziemię. Oczuj natury. Dobra, zaraz mu się karty skończą i tyle. I go pojadę. Tylko ta moc chyba w jego turze działa, nie? Z jeden pozostałych stronników. Wiesz co, szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia. A, wrogi, nie, tu ona zawsze. Mam stół, wiesz? Bąkol, ja muszę sobie przed turniejem zapisać, co oni mogą mi zrobić. Muszę wszystkie sekrety mieć wypisane. I muszę mieć rodzaje talii. Bo będzie ciężko, naprawdę. No. Co znaczy agonia? Znisz także sąsiadujących, a sąsiadujących z nim, tak? To jest źle dla niego.
No właśnie tak czuję, że coś jest chyba nie tak. Co on tu może mieć? Kopia, Counterspell, nie wiem, to byś musiał coś słabego wyrzucić na start albo... Nie wiem, biję go na twarz i tyle. A czy tyś miał Lethal, stary? Nie miałem Lethala, jak mógł mieć Lethal, jak 9 życia mu jasne, dostał. Że miałem. Nie miałem Lethala. Miałeś dziki ryk. No ale z dzikiego ryku by się nie uzbierało, by się, mówię ci. To robisz bijemy tak zwane. Nie no, mówię ci. Co jak ma Counterspell? To wiesz co, a on może mieć Counterspell, tak? Czemu mówią, że jest desynchro? Nie wiem, może jest. A zobacz na stream i powiedz mi. Dobra, miał Counterspell. Nie ma desynchro, oni mają chyba w głowie desynchro. O, nie mogłem go zabić, widzisz? Ice block? Ta, niewrażliwość, ale to na całą turę ma niewrażliwość? Nie, w twojej następnej już tego nie będzie miał, no. Musisz po prostu oddać mu tak jakby turę. A na przyszłość, jak chcesz go zabić, a mag ma jakiś sekret, to bij go tak, żeby mu zostało najmniej życia i wtedy dopiero uderz tą mocniejszą. No żeby dobra. Z bloku zostało mu jak najmniej życia, wiesz? Mogłeś to zrobić na przykład atakując twarzą. Ale co znaczy i wtedy? Aha, o to chodzi, żebym go do jeden zbił i wtedy dopiero. Tak. Bo wyobraź sobie, że na przykład brakuje mu 8 życia, a ty go czymś za 9. No to mu 8 brakuje w następnej, nie? Dobra. Ale to leszczyk był. Jest desynchro między kamerą a mikro. Jesteś w stanie to zweryfikować, Bonkol? Tak. No, wybieram ten. Dobra, teraz będziemy z jakimś kolejnym kolesiem walczyć. Heigan. A ja, czy ja będę na końcu z tym kolesiem walczył? Zmutowanym? Nie ma takiego desynchro bardzo, bardzo... Co znaczy bardzo, bardzo? No nie wiem, no może kwestia tam milisekund jakiś. Nie mam żadnych opóźnień aktualnie na tym. Minimalnych. Więc dziwne by było. Nie, moi drodzy, wam się wydaje, bo... To, jak mówi, to mu ta broda faluje i wam się wydaje, że on jeszcze mówi, a to są tylko fale. Nie, ja sprawdzałem, tam ktoś pisał na przykład desynchro na YouTubie, mi pisał film, ja puszczam ten film, patrzę, nic nie ma żadnego. Mi się wydaje, że wy na wąsa patrzycie zamiast na usta. Co to jest? A co on ma za moc? Zadaj 2 punkty obrażeń wrogiemu stronnikowi z lewego skraju planszy. Uuu, to mocne. Cześć Kasia, cześć Piotrek. To musisz słabiaków wiadomo jak wystawiać. Wiesz co, nie mam aktualnie za bardzo wyboru, nie? On sobie zniszczył kryształ many 1? Dziwny. Co na razie tak wystawię. Shaman i Warlock mają bardzo podobne... taką podobną zasadę działania, to znaczy Shaman i Warlock mają dobre karty względem małej ilości many, natomiast jest coś za coś, jest jakaś tak zwana o, coś kara. Mi dał. Shaman ma przeciążenie. Zadaj tak? Jeden punkt. Shaman jak działa? No Shaman ma te karty tanie i mocne, ale ma przeciążenie na następną turę. A Warlock ma te karty też dosyć tanie i mocne, tylko że one odrzucają na przykład inne karty z twojej ręki. No i teraz się zastanawiam, czy powinienem go za maszystym walnąć i co mi to da? Jednego zabiję ledwo.
A wystawię dzikuna i co zrobię? No i dwóch będzie musiał... Nie no, bo tego po lewej będzie bił. Nie, no to... to... Dawaj dzikuna, stary. Olej tą turę. Myślisz? Zobaczymy, jak się strajduje. No tego po lewej muszę zostawić, bo on musi zginąć od tego jego skilla. Patrz, drugiego takiego wystawił. Się w ogóle nie trajduje. Co za gość. Fajnie, to ja umieram chyba. Czekaj, no to teraz mam 4. Jednego mogę trzasnąć po prostu tak, o. I muszę tak zrobić. No i teraz drugiego chyba tak muszę zrobić, nie? Powiedzmy, że nie ma tragedii, ale nie jest za dobrze, nie? Czymś mu to muszę teraz zabić. No nie, no muszę wystawić siłę natury, bo nie, nie ten, bo padnę, nie? A jakbyś dał... Aha. Nie, nie dam, bo mi zawsze mu zostaną, wiesz? Nie wiem, zobaczmy, no mogę wyżera dać, ale wyżera mogę dać na jednego, nie? Kurde, szarże ma za 5, no nie wierzę. No co za cwaniak z niego. Jakie karty masz brać do talii? No to Bąkol ci powie. Przyfarciło mu się, dobra. Teraz czuję, że to jest to. Dobra, są. To graj to, ja się odezwę za... Ja to gram, ale nie wiem, czy dam radę, wiesz. Herbaty i śniadanie, coś tam dorobić. Nie no, ja też przegrywałem swoje te przygody, bo one czasami faktycznie są tak zrobione, że trzeba by było coś w tych taliach zmieniać, a mi się też nie chciało troszkę z gonictwa zmieniać i robić specjalnej talii pod jednego Cześć, bossa. Cześć wam, panowie! Cześć, Flamey, co tam u ciebie słychać? Pogadać. Pracuję ciężko. Ciężko no, pracujesz. No, na pewno. Pewnie mi karty już wybierasz te złe. No, nie no. Mówię, że pracuję ciężko, tak naprawdę świetnie się bawię przy pracy. Uuu! Ty ściągasz podatek właśnie? Jaki podatek ściąga? Bo pracuję w urzędzie skarbowym? Świetnie się bawi. Mam tu właśnie twoją kartotekę przed sobą i... Wychodzi na to, że z donate'u... Gotowe. Dobra. Wydaje mi się, że trzeba temu typowi szybko zabijać wszystko, co wystawia. Tu mi wychodzi z donate'ów, że dużo streamerów streamuje do drugiej w nocy. Nie wiedzieć czemu ostatnio. Do drugiej w nocy? A? Kurde, mogę mu w sumie zadać obrażenia, po co ja go wyciszałem, co mi to dało. Bąkol, czy ty mi możesz powiedzieć tam dziwne, to odpowiedzieć na to dziwne tutaj? Znaczy tu nie ma żadnego związku. Po drugiej w nocy pewnie ekipa gra i potem się wszyscy rozchodzą. Kurde, w ogóle będzie miał 6, to nie. Nie słyszę teraz zajebistej muzyki z Hearthstone'a. To jest taki mankament, cholera, że nie słyszę tego co wy, a to mógł być taki fajny. Dobra, ja mu będę po prostu zabijał jednostki. Czuję, że to jest sekret, chociaż karty mi się kończą. To czemu ci się z karty koczą? No tak wyszło właśnie, niestety. Nie no, stary, nie. Szarża, kurde, szarża za 5 demon, co za ziomuś. Dobra, nie jest najgorzej, jeden mi zginął, losowy. Boże, jeszcze jeden taki sam. W ogóle to cześć czaty, sobie się ładnie. Kto porabiacie? Zobaczymy co teraz. Kurde, zapomniałem, że on może tego po lewej cisnąć. No ale to i tak dobrze wystawiłem, taki miałem zamiar właśnie.
Mam film Bomb Call, robię teraz film. Też? W sumie mogą go z mordy najpierw trafić, a później... Aha, on nie ma już w ręce żadnych demonów. Dobra, karty mu się skończyły. O, każdy gracz dobiera po dwie karty. No i dobrze, mam wyciszenie i tego. Krakena rzucę, ale na mordę chyba mutnie. No inaczej tego nie zrobimy, chyba żebym rzucił mu dwa obrażeń. No i co? Ani nic. Dobra. Aha, bo on mnie zabije, bo on ma te dwa. Kurde, zapomniałem o tych dwóch tych. A czemu on? Co on mu zrobił? Coś mu zrobił. Ale to frajer, to coś źle zrobił. Czuję to, że coś źle zrobił na pewno. Zobaczmy, co tu wychodzi. Wycisz sobie go, nie? No, myślałem, żeby go wyciszyć, wiesz. Ale aha, to nic nie daje, bo i tak jakbyś się chciał wytradować. Mógłbyś go wyciszyć? Cały spokojnie, spokojnie. Patrz. To mówi, że spokojnie, to ma być spokojnie. Teraz niech kurde coś zrobi. On jest głupi, ten komputer. Widziałeś, co on zrobił przed chwilą? Przegrał. Komputerem grasz? Tak. No bo ja gram jakąś przygodę, żeby dostać Naxx karty. Grasz. No i go pokonałem. Zaraz przyjdzie programista i ci powie, to idź i zrób lepiej. To idź i zrób lepiej, stary. On dokładnie wiedział, co robi, nie? Ten programista. No i teraz Kagan nieczysty. Nie, tak? Nie, kto mi został? Ohydziarz. Zadaję 3 punkty obrażeń wrogiemu bohaterowi. Co robi Kagan w ogóle w tej walce? Wiesz co? Bił za 2 tego stronnika po lewej, który stał. Ale jaja, kiedy wrzucę odcinek tak z Brotem? O Boże, dzisiaj chyba wchodzi odcinek z Brotem. To jest jak w WoWie, tylko że tam u niego się tańczyło, uciekało się z platform z lewej strony do prawej. Ale jaja, fajnie zrobili. Kiedy Naxa nie skończyłem. Widzisz, ty powinieneś grać w ten, kurde, w to, stary. A nie. Byś wiedział tajne ciosy, byś był lepszy niż Mati. Myślisz, że taki tajemniczy cios byłby ze mnie? Taki tajemniczy? Mm. Jakbyś mnie wtedy nazwał? Nazwij mnie jakoś. Stary. Tajemniczy, kurde, mistrz Pokémon w Hearthstone. Kurde, co widziałem ostatnio też, kurde. Tanki Pokémony. Patrz. O nie, przyzwał zarodniki jakieś. Ej, dobre, daj wszystkim wrogim stronnikom plus 8 do ataku. What? Co za mocarna karta. Te zarodniki... To co jest głupie to z jego strony, te zarodniki. Ty, on ma 80 życia! Będziesz mógł bufować, stary, nie masz. Zacznij ostępy. Gotowe. Aha, bo jak on zginie, to te zarodniki się uruchomią, tak? Ja pierdziele. No, jak stary, to byś wiedział, że tak też to działa. Trzeba było zarodniki zabijać, żeby więc damage'a dostawać, stary. Autentycznie. To za magia. Gotowe. Tak to działa? Naprawdę? Że on jakieś zarodniki... Tak działa. Wypuszczał w grze zarodniki, takie właśnie bombki, trzeba było podejść, zabić tego zarodnika. Kto to jest? Na początku twojej tury masz 50% szans na dobranie dodatkowej karty. A, jeden zadaje 1 punkt obrażeń wszystkim stronnikom. Ja pierdzielę. Gdzie mam uderzyć? Dobra, stawiam na tego. Ty, ale on dużo tych zarodników wypuszcza. To jakiś kombo się będzie dało zrobić, co? Teraz się nie zepsuję.
Ja pierdziele, co on tu zmutował jakiegoś typa, wiesz? No, trzeba go wyciszyć. Chociaż nie, zadamy mu 2 punkty obrażeń. Kart już nie ma. Ile on ma kart w talii? Dobra, ja muszę coś zacząć wyrzucać na stół, bo będzie kiepsko. Dobra. O nie, ale zabił go, nie? Czy co? O, słonia mi przyzwało. Wiecie co? Zabijam tego zarodnika. Naprawdę wszystkim dla plus 8 do ataku? Kurde, on ich zamienia w jakieś zatrute nasiona wszystkich. Fuck. O, ale dał mi plus 10 do ataku. O, jaki mocarz. Ty, mam 30 ataku teraz. Fajnie, ej. Zobaczę, na ile to się ułoży ten atak, wiesz? Dobra. 20 życia mu zostało. Tak go porobiłem. Wow. A czemu mu się to drzewo dzieje? Ja w ogóle nie rozumiem, co się dzieje, nie? Dobra, koniec. Porobiony, kurde. Ten był prosty. O, chociaż był prosty. A jakieś takie dziwne akcje miał ten. Uuu! Śluzożera dostałem. To jest najlepsza przecież karta. Śluzożer. I skrzynka jakaś. A co to znaczy ta skrzynka? Dostanę pakiety? Uuu, ochydziarz. W następnej turze zaklęcia przeciwnika kosztują 5 więcej. Fajny ten ochydziarz. Odlokowano wyzwania klasowe. Mag i łowca. Okej. No to co? Rewir zbrojnych. Dobra. Któż lepiej niż Rezuwisz przeszkoli rycerzy śmierci ożywianych przez Noxen? Rezuwisz? No Rezuwisz, Rezuwisz jakiś. Zadaj 3 punkty obrażeń. A tak po polsku się nazywa? No a jak się u ciebie nazywa? Rezuwius, stary. Tak Rezuwius. Ale czy oni są z lore? Rezuwius, czy ty byś mógł coś Flamie o lore powiedzieć? No stary, kurde, on trenował takich stary Death Knightów dwóch, takich kurde rycerzy śmierci, ziom. No. I ja się zdziwię, że nie tu będą tacy goście, na którymi się zawsze kontrolę przejmowało podczas walki. I trzeba było tankować tego bossa, stary, tymi kostkami. A masz ich tam! Rzeczywiście ma jakichś dwóch typów. Ja pierdzielę. A co jak on ich będzie wzmacniał? U, jakieś jajo! Nie wiem, stary. Ich się przejmowało, żeby oni go tłukli. Uaktywnij kryształ, aby kontrolować uczniów. What? Ja pierdzielam się, boskie. Nie. Myślałem, że to są takie randomowe jakieś waleczki. To widzę, kurde, motywy. Ale na ile ja ich będę teraz miał, tych uczniów, już na stałe? Nie wiem, stary. No, ja pamiętam tak, że się, stary, trzeba było raz na jakiś czas, wiesz, kontrolowało się ich i tyle, nie? Jest turny. Moja tarcza za Argus. Nie, dajmy im jakiś atak. Nie panuje, nie panuje. Żeby nie byli tacy bezużyteczni, co? O kurde, zadaję podwójne obrażenia bohaterom, fuck. Ale miecz ma, koleś.
sam nie wiem co teraz. Nie, no tego trzeba zmierzyć. Zadaj 3 punkty obrażeń i 5 go trafi, tak? Ale cwaniaczek z niego jest. Już? Gdzie mam uderzyć? Bo ci bohaterowie są szczytowani, nie? Oni mają więcej życia. I tak dalej. Nie wiem, co on tam może mieć jeszcze w tych swoich mocach specjalnych, nie? Jakieś dzikie oszcza albo co? No, głupio robi. No i teraz jest pytanie, co tu zrobić? Ja bym jednak zrobił to. No i nice. Zobaczymy, co on teraz zrobi. O, ładnie. Tylko, że to nie wywołuje tego kryształu. No i to już chyba jest Lital, nie? Dobra. No, moi drodzy, i bardzo żeśmy go dobrze pokonali, tego przeciwnika. Oj, dostaliśmy takie noże. Ty jesteś Flamey? I powiedz mi, czy to... Czekaj, bo tu jest gotyk żniwiarz, znasz go? Gotyk nauczy sztuki wskrzeszania zmarłych nawet najmniej rozgarniętego rycerza śmierci. Dobierz moc specjalna, dobierz kartę. Co ty na to? Czy to jest taki w World of Warcraft? W Warcraftcie było tak, że w pokoju, z którym się z nim walczyło, było podzielone na dwie części. W jednej części, jak się zabijało żywych, to przechodziły jeszcze w formie duchów na drugą stronę. Nie. Tak. I oni tam są ciągle w tej grze, to się można zrobić. Mógłbym ja zacząć teraz w WoWa grać i tak, to przeżywać. I sobie to, możesz to przeżyć, stary. Co? Nie. Co ty gadasz, patrz teraz. Boom, dwie sadzonki. Koleś już ma ciepło w gaciach, nie? Mówi, dwie sadzonki! No Boże, ile on będzie kart dobierał. Tu dobierz kartę, tam dobierz kartę. Co za ziomuk. Co on tam rzuci? No nie wierzę. O, słonia mi przywołało. Dobra, trzeba go bić. Serio? Trochę mi się to z punktami. Przyzwij widmego twojemu przeciwnikowi. O, fajne. Ale my ich na twarz bijemy, bo komputer to on chyba nie wie, co się dzieje jak na twarz. O kurde. Ty, przyzwał mi jakiś gości. O, twojemu What? Aha, na początku twojej tury zadaj 2 punkty obrażeń twojemu bohaterowi. No to by się zgadzało, nie? Zadaj po 2 wszystkim postaciom, to średnio. Przydałoby się go wyciszyć, ale my nie mamy jak go wyciszyć. Ten zginie i ten zginie. Mogę go zabić za 4 i po prostu zginąć, nie? No i chyba tak będzie trzeba zrobić, no bo co ja zrobię? Ten i tak idzie na śmierć. Za Elunę. Natura.
O kurde, to był Lital. Ja nie zauważyłem. Kurde, myślałem, że tak dużo ma punktów życia, że nie doliczę się. Znaczy, mówię, nie, no niemożliwe, że jest Lital, bo on ma jeszcze tyle punktów życia. Dobra, teraz go zabijemy. Teraz chciałem go zbemować, wiecie? Naprawdę. Naprawdę, mówię wam, nie, no nie spodziewałem się, że to już jest cios śmierci na niego. A i tak żeśmy go zabili. Patrzcie, jakich żeśmy widmowych wojowników dostali. No gotyk nie powraca jako widmowy. Czterech jeźdźców, najpotężniejsi rycerze śmierci w Naxxramas stanowią elitę gwardii Kel'Thuzada. Kurde. To się cykasz, nie? O. Nie cykam się, zbemowałem komputer, wiesz? Kurde, stary, to kozak jesteś, powiedz. Baron Zerwikrusz. Zerwikrusz. Znasz barona Zerwikrusza? No, znam Rivendera, ale Zerwikrusz to nie kojarzę. Muszę chronić. Stary, ale on ma trzech już na stole. Jak ja mam go zabić niby? Takie. Oj, jest czterech, tak jakże. No ale oni. Aha, oni mają po jeden ataku, no dobra. No ale coś mogą robić. Aha, że póki on jest, to pewnie mają niewrażliwość, tak? Przestań ze logu. Zabawimy się. Dobierz dwie karty, moc specjalna. What? Ale za pięć, dobra. Dalej, pokurczu. Pokoż, na co cię stać. Naprawdę, no nie wierzę, że takie coś wyrzucił na mnie. A ja chciałem być kozaczkiem. Już? Jakieś. Zerwikrusz jakiś. No nie wierzę, no on ma wszystko na moją talię teraz. A ja nic nie mam, jeszcze mi karty nie poszły jakoś tak dziwnie. Znaczy dziwnie, no tak, można się było tego spodziewać, nie? Dobra, to zacznijmy chociaż jednego bić. Muszę jakiegoś mocarza wystawić. O fuck, 1-3, co to? No on mnie tymi jeźdźcami po jeden będzie bił i mnie zabije w końcu. Naprawdę... Nie wiem, już sobie chyba mogę się poddać. Ale zobaczę, no może po prostu taktycznie go wyrobimy na sam koniec. Nie, on jakieś sekrety założył. Ja nie mam co wystawić, bo nie mam kart żadnych. No tak się wydarzyło, no. No i co ja mam zrobić? Dobra, dobiorę karty. I tak już przegrałem, to może przynajmniej się coś trafi akurat. No, nie najgorzej. Tych dwóch druidów szponów może tutaj dać radę, nie? Tylko nie wiem, czy dożyję do nich. Chyba dożyję. Tushi, bo jak żyć? Tak, bo ja mam 9 żyć. Aha, on ma 7 życia tylko. Aha. Dobra, to na pewno musi iść. Zmniejszy jego zdrowie do 1. Dobra, nie ma tragedii. Znaczy, trochę jest w sumie. Dobra, i będziemy mieli... Ile będziemy mieli? A nie, nie będziemy mieli tak. Nie wierzę po prostu. I znów jakiś sekret wrzucił. No i znów mnie w twarzy. Przestań mnie bić po twarzy! Ja cię kręcę. No nie no, muszę wyrzucić go, bo inaczej to jest koniec po mnie, nie? Z drugiej strony w sumie nie. Mogę rzucić czwórkę i... Dobra, spróbujemy tego rzucić. Nawet jak go do jeden zmniejszy, to coś z tego będzie jeszcze, nie? No to musi dwoma uderzyć. Kurde, no nie plus dwa, plus dwa! A, weźcie. A, jeszcze jakiś czar. A, już nie chcę grać. Jeszcze raz musimy to.
No nie mogę po prostu, czekajcie, to jeszcze raz, bo to była mega pechowo było, nie? No nic nam nie wypadło, nie, przez trzy tury żeśmy nic nie wystawiali. Serce kart nie zadziałało, nie? Musimy... Musimy się tu dobrze ustawić na początek, no. Muszę chronić dzikie ostępy. No, powiedzmy. Szkoda tylko, że dzikun pewnie odpadnie w pierwszej rundzie, jak mi go zabiją, bo to są leszcze. Dobra, niech on na te sadzonki coś zużyje, bo on... Przestań ze logu. Zabawimy się. Dobra, zużył. Karta mu odpadła i ten jest git. Dawaj, pokurciu! Pokaż, na co cię stać! Dobra, dzikuna wystawiłem. One mają mało życia, on ma takie ciosy za 4. Dobra, 3 i zamruś. Jeszcze pewnie uderzy którymś, nie? Nie, jeszcze jakiś czar zużyje. No ale dobra, niech zużywa wszystkie czary. Kurde, dobrał kartę. Cwaniak. Trzeba dobierać karty, bo my nie mamy czym grać, dobra. No komputer mnie kurde zniszczył, ale wiecie co? Ja myślę, że tu właśnie takich dużo szatkowników, pająków i takich innych by się przydało na tą tutaj do gry. Szatkownik będzie git, nie? Bo nawet jak go zabije, to będzie musiał go drugi raz zabić. O. Widzicie? Zostawił go? A to cwaniak. Muszę chronić ziemię. Mogę go wyciszyć? Czekajcie. Bo co to robi? Twój bohater posiada niewrażliwość, ale jak go wyciszę, to już nie będzie posiadał niewrażliwości, nie? I mogę coś takiego zrobić. Dobra, walić was leszcze. Czyli ten po lewej już nie może mu dać niewrażliwości. A widzicie, bije nim. Chyba, że on to ma jakoś, nie wiem, w genach. Kurde, gówno. Nie wiem, muszę go wystawić, bo nic więcej nie mam. Dobra, tego zabiję sobie. I tylko mi ten jeden został, nie? No i co? Kurde, szkoda, że ma 4, a nie mniej. Dobra, to jeszcze tego z prowokacją zrobimy. Dobra, i robimy ich. Jak ten zginie, nawet jak nie zginie, to mamy 2 ciosy i go robimy. Kurde, wycisz... Nie, no nie wierzę. Ale tak czy siak on na twarz będzie próbował, a my mu go zabijemy. Czuję to. Chyba, że coś jeszcze ma w tych sekretach dziwnych. Dobra, sprawdźmy to. Dobra, to go nie ratuje teraz. Ja pierdziele. To go i tak nie ratuje. No, prawidłowo. Co za cwaniak z tego komputera. Pokonaliśmy go. Gdzie tam był? Lethal był? Gdzie tam był Lethal? A, bo ja mogę z ręki uderzać, bo ja zawsze zapomnę, że on może też z łapy uderzać.
Dostaliśmy mu i aktywują swoją agonię dwukrotnie. Baron Zerwikrusz, coś tam. Odblokowano wyzwania klasowe. Szaman. Jedziemy dalej. Miałem Little Vat, bo ja zapominam, że jak daję ten taki ten, tą zew tego czegoś tam, to on z twarzy też może bić. Nie potrafię tego zapamiętać. O nie, to jest ten łacior, to olbrzymie plugastwo jest niepowstrzymanym awatarem wojny, Kel'Thuzada. Musimy go zniszczyć. Dobra. Łacior? Łacior, nie znasz łaciora? Patchwork, stary. Patchwork się nazywa? Nawet hasło Awatar Wojny tam jest napisane, tak? I Walczyot też mówi, że... On ma jakąś mod... O kurde, on ma 5-8, ma miecz? Ale kart nie ma w ręce. On nie ma w ogóle kart. Bił jak dziki ziom. Fuck, on ma zniszcz stronnika jako moc. Kurde, on mnie zniszczy, jeśli za jakiś zaraz nie dam tych tarcz na siebie albo coś. Ty, nie wiem, czy mam taką talię, która da radę to porobić, wiesz? No, stary, na pewno masz jakieś, które wychodzą z innych jednostek po śmierci. Po tamty puszczaj, stary. No. Nie mogę go, nie mogę czarami atakować, bo... Stary, bierzesz karty, które wyciągają mu karty. Takie murloki jakieś pierdoły, ją wtedy dostaje, wiesz. No ale ja nie mam talii takiej, wiesz, a on tu jest, kurde, patrz, zniszcz stronnika i mi go zniszczył i teraz mnie na mordę będzie bił. Masz co masz. Właśnie nie mam. Musiałbym mieć tego gluta, co niszczy broń przeciwnika, to bym mu chyba zniszczył, nie? On chyba nową sobie... A nie, agonia, weź tę broń do ręki, no, to trochę słabo. Kurde, no nie, no muszę mieć coś do leczenia się, musiałbym mieć. No to mi się na nic nie przyda, ani to... No nie, to tego tą talią nie zrobię, sorry. Dobierzmy kartę, zobaczmy. Znaczy, wiesz co, zrobiłbym to tą talią, tylko bym musiał mieć jakiś ten... Chociaż czekaj, może mam jakieś litale, no nie mam, kurde. A jakbym miał... Dobra, jeszcze dwie rundy mi zostały. Tu mam 4, 5, 6, a tu mam ileś tam obrażeń. Ile tu mam? To daje plus 2, czyli tu mam 6, 7, 8. Kurde, no prawie. Wydaje mi się, że przeżyję, czekajcie. I jeszcze ostatnim bym go trafił. No i teraz go tym zamaszystym ciosem go walnę, nie? I koniec. Będzie. Chyba. Dobrze to policzyłem? Swipe na ryj. No i dobrze piszecie, kurde. Swipe na ryj. Nie taki trudny był, wiesz co? Okazuje się. On się zdziwił, mówi, co się stało mu. Też tak mówił w grze, gdy zabijałeś. Grabasz. Otrzymujemy... No, mój awatar wojny, trzeba go było. Strzyc z lepszych graczy. Prototyp dla całej armii olbrzymi. Znasz Grobulusa? Grobulus miał być pierwszym z armii trupich golemów. Czy jest ich więcej? Był, ma taką szczykawę na łapie. Masz. Ale skąd ty znasz Grobulusa? Na Xramasu w WoWie. Ale w WoWie jesteś taki jak na Xramas? Tak. Co to jest na Xramas? Jakiś dungeon? Grobulus, tak, taki dungeon. Grobulus, takie bloby stare rzucał na ziemię i pełno gazu rozprzestrzeniał. Pierdział. Stary kupę zostawiał, trzeba było... I co, i łazi się po tym dungeonie i tych kilkudziesięciu bossów zabija?
po kolei? Tak, tak. To ile to trwa? 15 bossów. No, w ciągu tygodnia się umawiało na 5 godzin czy 4 godzinki, stary, dwa razy w tygodniu i ucisłeś, nie? A to mogłeś przerwać w połowie? No tak, no. To się zapisywało do końca, raz na tydzień. Myślałem, że trzeba całe życie grać po tego WoWa. Stary, to chyba ty. Jebu ty. Patrzcie, co ja mu wystawiam, kurde. Ma eksne. Nie wiem, czemu tak zrobiłem, ale wydaje mi się, że będzie spoko. Pewnie jednym strzałem zabiję jakimś. Co on tu ma? Tańczące miecze, agonia. Twój przeciwnik dobiera kartę. Tramas było zajebiste. Dobra, biję go na twarz. On i tak mnie tymi mieczami zaatakuje, nie? O, w twarz jednak, ale cwaniaczek. Widzieliście go? O, ma eksna, proszę bardzo. A kurde, to trochę bez sensu, chociaż... O, nie wiem, czy to dobrze, że tak zrobiłem. W sumie trochę bez sensu, mogą go w twarz bić. I tak mi będzie, i tak się strajduje. Chyba, że jakiś czar użyje. A nie, bo to po jeden. Boże, jakiś śluz wyzwał. O nie, on się mnoży, nie? O, fuck, dobra. To by było nawet niezłe. Tylko na którego to rzucić? Na tego. Aha, on ma okrzyk bojowy, czyli on by się już nie mnożył? Jak to jest z nim? On się mnoży w kółko, czy mnoży się tylko raz? No ja, no pod koniec tury się mnoży raz tylko, nie? Jeden raz może. Kurde, wiedziałem, że w końcu te śluzy wywali. Cwaniaczek jeden. Myślałem, że umany nie starczy. Raz się mnoży. Aha, ja myślałem, że on się jednak więcej razy mnoży. Muszę chronić ziemię. Gotowe. Dobra, musi się strajdować za niego, będzie czysty stolik, chyba że zadaj stronie. Aha, a co mu to daje, że on ma plus 2 do ataku? Po co on mu dał plus 2? I tak bez sensu, ten komputer czasem takie dziwne akcje robi. Jesteśmy obronieni, teraz nas nie powinien móc trafić, chyba że ma coś super. O kurde, zadaj. Mam jakieś wyciszenie? Fakt, nie mam. Ile ja już tych wystawiłem? Dwa już były, nie? Czy nie było dwóch? To mi wyczyści cały stół. Kurde. Nie wiem, co zrobić, wiecie? Dobra, zobaczmy. Może mam. Nie wiem, może mam jeszcze tą kartę z wyciszeniem. Nie pamiętam już, fakt, nie mam. Wyzwól bestię. No to zastanówmy się, co się stanie, jeśli ja go zaatakuję. I tak mi ci z dwa. Kurde, mogę go nie wystawić. Jestem głupi. Y-ku, słówek od 15 miesięcy. Nie wiedziałem, że ludzie mogą tyle żyć. Dzięki, Y-ku. Czekaj. Dobra, muszę to ten. Głupio, że tego dzikuna zraniliśmy, nie? Jak frajerzy. Podśmiechujki jakieś, ta? Bo uploaduję film, jeszcze nie mogę streama. Dobra, i tak go zabijemy. Uploaduję film. Dzięki, Y-ku, za suba. O Sowietach.
Czytałem na wykopie, jak bojkotują tą grę kuźwa rosyjscy, boli ich dupa. Patrzcie na to, tak, on myśli, że on jeszcze coś zrobi, nie? A my teraz go tak. Jeb sadzonki. Jeb super ryk. Rosjanie zawsze przedstawiają Sowietów jako wybawców, nie? Kuźwa od nazistów i w ogóle, że to byli. Ale musisz to tam w filmie napisać po rosyjsku pod tym. I napisz, nie jesteście bohaterami. Będzie kosa. Ale to jest, wiesz, zajebiście, bo darmowy marketing mają, nie? Na całej Rosji, kurde. Czekajcie, moi drodzy, musimy zrobić przerwę. Naxxramas to jest, Naxxramas. Bo...